poradzi ten, który... No właśnie, czy Kamil Stoch nam potwierdzi to, że mocny wiatr, jeżeli będzie towarzyszył także jego skokowi, jest przeszkadzający, czy też nie. Jedno wiemy na pewno, Polak wygra dzisiejsze kwalifikacje, bo albo Dawid Kubacki, albo Kamil Stoch. Zrobi prezent koledze na urodziny. W takim sensie, że pogratuluje mu i życzy wszystkiego najlepszego. Ale wygrywa te kwalifikacje Kamil. Wygrywa, to jest mało powiedziane. 39,5 metra. To jest, proszę państwa, 8 metrów dalej niż prowadzący do tej pory Dawid Kubacki. W dodatku w pięknym stylu. Noty 19-punktowe. 18,5. Wiatr mocniejszy przy skoku Dawida. Ale troszkę słabszy niż przy skoku tych trzech zawodników, tak, o których mówiłeś. No, 0,6 metra na sekundę, ale no, trochę taki, jak wiem, nie chcę powiedzieć rewanż, ale rekompensata dla Kamila, bo w złych warunkach skakał wczoraj w Oslo. Teraz miał lepsze od kilku zawodników, których oglądaliśmy wcześniej. I mamy dwóch Polaków na pierwszym i na drugim miejscu. Kamil, 153,3 punktu nota za dzisiejsze kwalifikacje. Dawid Kubacki na miejscu drugim.